Recording. Raz, dwa, raz, dwa. Elżoniu, siadaj. Możesz. Także witam was umiłowani moi na kolejnym vlogu, na kolejnym spotkaniu. Zamkniemy nasz przybytek. Dziś to jest ostatnia jazda w tym roku. No chyba, żeby, nie wiem, jakaś anomalia pogodowa się pojawiła i żeby ta pogoda lepszą była. Ale na to chyba nie mamy co liczyć, bo niestety z dnia na dzień jest coraz zimniej. Wreszcie udało się nam tak zgrać, że i Elżbieta ze mną jest. Co prawda mam problem z, jak zawsze, związany z naszymi... Halo? Z naszymi interkomami. Ale Elu, przywitaj się z szanownym gronem. Nagrywasz? Tak, tak, nagrywam, kochanie. Powiedz ładnie, dzień dobry. Cześć. Cześć. Ela powiedziała wam cześć. Elżbieta, jak odczuwasz pierwsze twoje organoleptyczne doznania z jazdy oto tymże sprzętem? Opowiedz nam. No nie wiem, no. Jak ci się siedzi? No, nie jest źle. No zobaczymy, no dopiero wiesz, wyjechaliśmy, no to ciężko mi cokolwiek ocenić, muszę się kawałek przejechać. No to będziemy oceniać. Na razie jedziemy wolno i chyba tak dzisiaj jeździć będziemy. Bo patrzyliśmy na termometrze, 4 stopnie jest tak naprawdę, także no powiedzmy sobie szczerze, że ta pogoda na motocykl to taka no ekstremalnie niefajna. No ale co, no kurczę, no trzeba próbować, trzeba trochę jeszcze pośmigać, także jedziemy, bo ja lubię jeździć motocyklem, a szczególnie tym motocyklem sobie tą jazdę jakoś umiłowałem. O właśnie, tym motocyklem sobie tą jazdę umiłowałem, także właśnie będę dopóki chyba śnieg nie spadnie, chociaż dzisiaj tak zapowiadałem, że dzisiaj to jest chyba ostatnia jazda, no bo kurczę, no ma śnieg zacząć padać, także no nie wiem kiedy. Lada chwila białego syfu się możemy spodziewać. Też będę musiał coś pomyśleć i ogarnąć coś z kaskiem, bo mimo tego, że czyściłem sobie pinlock, przy tak wolnej jeździe jeszcze z tą szybą, to teraz to on mi tak paruje, że muszę co chwilę otwierać. No jak jadę tak sobie te 80 stówka, to parowanie tak zanika, jest lepsza wentylacja. Ale przy właśnie takiej spokojnej jeździe, powiedzmy sobie miejskiej, to on po prostu mi tak paruje, że co pewien czas muszę otwierać wizję i go, jak to się mówi kolokwialnie, luftnąć, o! Właśnie. Ja myślę, że jest miękko dość. No, a jak u ciebie kask? Nie dobrze kask. Nie paruje ci wizjer? Nie. No widzisz. I siedzisz za mną i jesteś osłonięta od tego i ci nie paruje. Także Nolan, no tutaj to jest, jak to się nazywa, wyższa półka. No, koszt prawie dwa razy taki niż ten mój, niszła. Dobra, tu fajnie się z tym, miękko się siedzi. Nie, fajnie jest. A jak tam ugięcie nóg tutaj, powiedz, Żuniu? Nie, no dobrze, nie jest tam miany, bo się tak bardzo ugięty. To fajnie, on ugięta bym siedziała. To też większe to siedzenie, no to w tym... Ja maszę, no trochę było... No, taki tam był naleśniczek. Tu rzeczywiście to siedzenie i dla kierowcy, i dla pasażera jest naprawdę duże. Jedzie się fajnie. A jak ci podoba się dźwięk? Nie, no, dobrze, no. Ale taki fajnie głośny jest niby, nie? Taki, kurczę... Słyszę, no. Szósty bieg i można jechać 60 na godzinę. Nie, nie muszę się ani razu nawet tak podnosić. Co, nie musisz? No podnosić się, że wiesz, przy tych murdach, w tych dziurach. A, nie, możesz spokojnie usiąść dupką i nie, nie ten, nie? No ja będę omijał w miarę możliwości te wszystkie nierówności. No ale nie zawsze wszystko się da ominąć. A tam musiałaś cały czas być napięta na stopach, nie? No tak, tam niestety musiałam. Na mietku. Czyli do jazdy gdzieś tam dalej to CB lepsza. No, o wiele lepsze. Także pierwsza zaleta odkryta przez moją żonę, na pewno wygodniejszy fotel. No w sumie, która jest tak de facto najważniejszą cechą tego motocykla. No, już jesień pełną gębą. No, niby coś mi ten termometr coś tak fałszuje, bo jest niby, według niego 5. No, może jest 5. Co myślisz, że jest zimniej? No, ojciec mówi, że 4. No, wiesz, no, ale to było w studzienie 4, to tu może być 5. No, to może być.
Pięć. Zastanawiam się nad grzanymi manetkami tutaj. A podrożało wszystko? No, ja już to, już po prostu jestem w szoku. Kiedyś manetki grzane, mówię o Oxfordzie, zwykłym takim tym, co mam założone w u Elżbiety w motocyklu, czyli tej podstawowej wersji, za które dałem tam chyba 229 zł. W tym momencie trzeba dać najmniej 309, to trzeba was szukać. Można powiedzieć, że prawie 100 zł podrożały manetki, także bardzo dużo. Nie wiem, czy to tylko u nas tak podrożało, czy na zachodzie też to wszystko tak poszło w górę. No ale 100 to można powiedzieć, że 50% ceny, no 40 to jest groszami. Ale powiem wam, że w tym momencie, mimo tego, że jest tych stopni rzeczywiście 5 tylko, czy tam 4, ja w tych, na razie w tych rękawiczkach, to są jeszcze sygnowane Yamaha Mixiony, które kupiłem za pośrednictwem sklepu Fabika. Yama sklep, pisują się świetnie i przy takiej niedługiej jeździe, powiedzmy sobie do godziny, jak jadę godzinę na tym motorku, to wracam do domu niezmarznięty i ręce mam ciepłe, także tutaj naprawdę te rękawiczki dają radę i są na tyle wystarczające, że tą godzinę, może przy dłuższej jeździe, przy niższych temperaturach, ale tak do zera to tą godzinę wytrzymamy, nie? Ja przynajmniej w tych rękawiczkach wytrzymuję. Trochę mi marznie, przyznaję się, trochę mi marznie ten paluszek, który mam skaleczony i muszę tu wcisnąć razem z opatrunkiem, bo niby już jest dobrze, ale tam jeszcze że jest ta rana taka na wpół otwarta, no także nie chcę. Jeszcze nie chcę jej tak dotykać z jakimiś takimi niewyjałowionymi powierzchniami. No, ja już nic nie widzę. Dobrze, psiak. O, psiak o, jak on kocha motocykle. Ja chyba nie. Także jesteśmy w Szalejowie Dolnym. Tutaj jest ten sławetny zamek, czy pałac, o tam go widać. Wieże tam gdzieś. Rodziny von Minhausen. No, sławnej rodziny. Tutaj jest zjazd między tymi czworakami. Tutaj, o właśnie, w tą stronę. Ojojku. Pani się boi, że tak biegła, jakby była z porcelanki. I to takiej miśnieńskiej. No ale nie wizjera, bo w tym momencie znowu nic nie widzę. A gówno dało, musi być dużo szybko otwarte. Musisz jakoś przekupić inny kask. Tak. No tak. No tutaj, kurczę, jest taka aleja biegaczy. Biegaczek. Ta Melunia, marzniesz bardzo? Nie, tak się. Jedziemy do Polanicy, kupimy co trzeba i do domciu, nie będziemy świrować. No mówię ci tutaj, no normalnie same biegaczki. Tylko te kucyki, cyk, 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 cyk. Ale ja kucyków. Słuchajcie, Ela tu będę wywoził, będziesz se tu biegać. Ale na ciebie to nie wiodła. No ale to są panie, ja to musisz mnie wywieźć tam, gdzie samce. Bad, oj bad, I'm bad. Ten rzeczywiście gościu był bad. Ugly and bad. Już licznika nie widzę. 10:00. 10:00 rano. Ty może po południu będzie cieplej. Czyli Elżuniu, tak, no będziemy zaraz kończyć tego vloga i zanim go skończymy, chciałbym, abyś wydała tutaj rekomendację Hani, czyli Hondzie CB500X. Jak w skali od... Jak w skali 1 do 5 oceniasz wygodę siedzenia? Jak na tej krótkiej trasie, no to na razie na 5. Zobaczymy, jakbyśmy tutaj jechali na dłuższą trasę, no to ja bym oceniła. Dobra, piątka. A jak na przykład wibracje? Gdzie są wibracje? No tak, na przykład, że ci tam nie wibruje, nie? Takie... No nie wiem, to nam nie przeszkadza, nie czuję jakichś tam nie wiadomo czego. No to ile? Nie wiem, no 5. 5, dobra. A no, a jak takie, jak się na nim, na tym motocyklu czujesz? No po prostu czujesz się dobrze, czy źle tam z tyłu siedząc? Od 1 do 5. Dobrze się czuję. Czyli też 5? No wiesz, że, słuchaj, no jest krótka trasa, no gdybyśmy pojechali długą trasę, mogłam coś więcej powiedzieć, no jak na tą chwilę, no to na razie 5. 5. Także 3 razy 5. Jeszcze jakieś sobie dziwne pytania? Ela, wiesz, że stąd daleko jest i tak z kaskiem w ręku to byś, to daleko będziesz miała. Tak. No, rozumiem, jakieś tak się siedzi, daleko. No chciałem, kurde, tutaj, no.
dziwne pytania. No może są ciekawe, może dziewczyny, które jeżdżą na przykład jako plecaczki, no i panowie, którzy mają zamiar kupić taki motor, dlatego się pytam, no, do ciebie, no. To z każdego indywidualne odczucie, no. No twoje, nie? Jako mojej żony na razie. Na razie chciałem wiedzieć, nie? Także mówisz, że jest tacy. No to się cieszę. Także umiłowani moi, Hania dostała maksymalną notę, jeżeli chodzi tutaj o certyfikację mojej małżowinki. Jest dobrze, jest 15 na 15 możliwych, także jestem też zadowolony, bo mam takie same uczucia, jeżeli chodzi o ten motocykl. Wiadomo, że to jest na takiej krótkiej trasie i być może te noty uległyby zmianie, no gdybyśmy ją spróbowali gdzieś tam dalej pojechać. Ale na chwilę obecną jest fajnie i ja z tego powodu też się bardzo, bardzo, bardzo cieszę, że i żonie leży ten motocykl tak, jak mi on leży. Także dziękując za obejrzenie tego vloga, zapraszam na następne, jakie będą. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Pa! Pa! Wyłączyłeś? Mogę sobie gadać?